Zapomniałem wziąć kurde kamerki z domu, a jestem w garażu, spróbuję nagrać telefonem, bo przy Yamaha sporo się dzieje. Jak już zacznę składać, to później nie będzie jak tego uwiecznić. Popatrzcie, tutaj poprzedniemu właścicielowi w pieście rozsypało się łożysko i zniszczyło tutaj tą powierzchnię i łożysko sobie tak latało, wiadomo, że tak być nie może. Przetoczyliśmy tutaj piaste koła do końca, aż po ten dystans i wbiliśmy tuleję. Teraz łożysko wchodzi pięknie ciasno, tak jak być powinno, tylko pojawił się problem, bo łożyska, nie łożyska, tylko simmeringi, uszczelniacze, które kupiłem, są za duże. No i trzeba będzie po prostu znaleźć inny wymiar uszczelniacza i wtedy wszystko będzie tak, jak być powinno. Więc usterka naprawiona, znowu tokarka się przydała, więc rewelacja. Koło w końcu tylne nie będzie latać. Gaźnik wrócił z myjki ultradźwiękowej, czyściutki. Wszystko wyczyszczone, zakładamy. I zaczyna to jakoś wyglądać. Wszystko odmalowałem prowizorycznie sprayem, ale efekt widoczny. Pierwsze kilka wyjazdów w teren. Zobaczymy. Farba tutaj na ramie jest akrylowa, bez lakieru, ale wygląda to wszystko coraz lepiej. Gaźnik po myciu założony, wszystko poskładane. Teraz trzeba sprawdzić, czy odpali. Chwila prawdy. Sanie jest. Zawołek działa. Nie ma jeszcze benzyny w gaźniku. No i super, z gaźnika się nic chyba nie leje. Zobaczymy, jak pój... A nie, leje się. Coś tu się leje. Coś tutaj się poci. Ciekawe, czy uszczelka? Uszczelka. Nowa klamka sprzęgła. Zaraz zamieniamy. Nie wiem, czy tak ma ciężko chodzić. Chyba za ciężko. Filtr powietrza też nowy. O, jaki czysty, ładny. Już nie lata. Zerwana śruba tutaj była, przewierciła, przewierciłem, dałem na drugą stronę nakrętkę i się trzyma. Ładnie wygląda. Jeszcze siedzenie trzeba dać do obszycia. Gdzieś tu je położyłem, no jest tutaj.
Znaczy nie do oprzycia, tylko sam to oprzyję. Materiał naciągnę, obiję takerem i będzie grało. No zaraz to spasuję, w jednej ręce mam kamerę, to nie mam teraz jak. Będzie ładnie. Pamiętacie, jak wydech wyglądał na początku? Popatrzcie, na patencie, tak jak ma być w projekcie, jak najtaniej, wytoczony taki krążek, tutaj wbity kawałek rurki wygiętej, tutaj odkręcone i to będzie wydech. Tutaj tylko obspawam, od środka obspawam i normalnie Gianelli tuningowy. Yamaha przeserwisowana, tylko opon brak.